Proszę Państwa, startujemy na ulicy Królewskiej, natomiast na parkingu, który mamy obronę stronie Karusa, kiedyś ten parking był zabudowany, znajdowało się tutaj kolegium jezuickie, czyli szkoła jezuitów. Natomiast szkoła kojarzyła się głównie z nauką, natomiast kiedy to kolegium istniało, w kolegium znajdował się teatr, jeden z pierwszych teatrów w Lublinie. Nie był to taki zwykły teatr szkolny, tylko z racji tego, że w Lublinie znajdował się Trybunał Koronny i praktycznie te sesje Trybunału trwały pół roku. Trybunału organizowana była rozrywka dla przyjezdnych, między innymi w teatrze jezuitów. I jeszcze raz, nie był to mały teatr szkolny. Najmniejsze przedstawienia organizowane tutaj potrafiło brać nawet udział na 500 aktorów, tylko ludzi, dlatego można było zabrzeć zwierzęta. I wystawiane stopki mogły trwać tutaj nawet do 6 godzin. Także był to teraz taki mocno zarachowy, duży, natomiast w tym momencie wjeżdżamy w dół z ulicą Zamojską, dojedziemy do znanego starego mostu na Pustyni. Most obecnie znany mostem Rzeszowskiego, czyli mostem kultury, funkcjonował w zasadzie dopiero od początku XIX wieku. To było tutaj wcześniej teatr na wodzie, tak zwany teatr Rosałka. Budowla była całkiem spora, to prawda drewniana, natomiast budynek ten miał jako jeden z pierwszych budynków miał tutaj oświetlenie elektryczne, co stanowiło taką dużą atrakcję, już tam nie tylko za przedstawienie, ale samo dobrze można było siedzieć oświetlane elektrycznie, a wtedy była taka nowinka. Teraz nam się to wydaje całkowicie normalne, natomiast kiedyś to było znowu przyciągające ludzi. Natomiast teatr Manowcały nie był uderzony w ten takim tutaj terenem dookoła takiej płaski, tylko po pierwsze był na Bystrzycy. Bystrzycy były przekopane kanały, taka cała siatka kanału, łącznie z jakimiś mniejszymi zalewami. I Manowcały, z tym czasem w dzień wolny można było przyjechać tutaj na ten teren, nie tylko na przedstawienia, ale również po to, żeby wziąć udział. Dopiero które można było wypożyczyć łódka i to łódką tymi kanalizami, najróżniejszymi tutaj ten labirynt, tych kanałów można było udać się zabrać na rzeczomu, bo też dziewczyny na romantyczną przyjazdę właśnie taki stanie. Teatr został jednak zlikwidowany. W 1909 roku utworzono most Ludzkowskiego, jedna z pierwszych konkretnie wypadowych. Obecnie nazywany mostem kultury. To trzeba było zdobyć jako finansowanie. Zwykle, jeżeli się zdobywa na finansowanie na remont, trzeba nam też to przyznać. No ponieważ również kulturą stoi, stworzono tutaj most kultury. Od początku czerwca, 1 czerwca do końca września codziennie na Mostie Kultury odbywają się jakieś imprezy. Koncerty, salsa, poezja, tudzież inne gry i zabawy. Co wieczór każdy może spotkać tutaj coś dla siebie. Dodam jeszcze, że terenie są nazywane Rosałki, a Rysałką, a dlatego, że pochodzi to od zamiary od pięknej Ginesy, jednej z wyglądowych, która miała w teatrze, czy został zapytany, rozpoznał ją sobie jeszcze tutaj mieszka lubelski. Natomiast namówiło do tego, żeby nie wyjechała razem z grupą, natomiast rodzinie przedstawić jej nie chciał. Wtedy zrozumiała, że tam Trybianek nie ma przyszłości, a ponieważ już była rozkochana, nie. Postanowiła popełnić samobójstwo. Zresztą mi się udało i jeżeli się przybędzie na te tereny godzinę wieczorem albo w nocy, bo w tych okolicach się znajduje.